ukraińską armię powstańczą. Nawet padały takie stwierdzenia, że niech nas się boją nie tylko Polacy, ale niech się nas boją Niemcy. To też pokazuje, jak Ukraińcy zapatrywali się na to, jak chcieli bardzo powstania tej armii. Tak jak to mówię, to jest oczywiście tytułem wstępu, żeby nadać odpowiedniego kontekstu, bo nie można mówić o samoobronie, nie pokazując skali zjawiska tego, jak Ukraińcy wystąpili przeciwko Polakom, którzy musieli się bronić. Rok 42 również wśród historyków badających ten okres samoobrony Rzeczy Wołyńskiej pojawiają się pewne dysproporcje odnośnie momentu, kiedy datuje się te masowe mordy. Inni historycy przyjmują rok 42 i podają tu pacyfikację wsi Obórki. Tu jednak to był listopad 1942 roku, jednak coraz częściej pojawiają się informacje, że jakby te masowe mordy datujemy od pacyfikacji wsi Parosia. Skąd ta rozbieżność? O tyle to jest ważne, ponieważ w Obórkach tej pacyfikacji jakby dokonała policja ukraińska, która jakby, można powiedzieć, była inspirowana przez władzę niemieckie. Natomiast w Parosiu to było z 8 na 9 lutego 1943 roku. Tu akcji już dokonała, myślę, można powiedzieć, autonomiczna jednostka partyzancka wojskowa ukraińska. Więc tu można się spierać. Ja akurat przyjąłem